Poranek Radia TOK FM. Czy rzeczywiście pana zdaniem ten poziom agresji w tej polskiej polityce jest aż tak ogromny? W innych krajach bywa większy. Tam też oczywiście zdarzają się zamachy, czy wręcz zabójstwa na tle politycznym, ale jakoś nie zauważyłam, żeby wpadano w taką histerię jak u nas. Raczej klasa polityczna zgodnie potępia taki zamach. No właśnie, już. Ale to jest ta różnica, znaczy, że zamachy były i w stabilnej bardzo Szwecji, w Holandii, to w Niemczech. Prawda. W Niemczech, tak. No, w Niemczech to było po prostu była grupa morderców, politycznych morderców, która to planowała. Natomiast problem jest właśnie w zachowaniu klasy politycznej, że zachowanie klasy politycznej tutaj nie jest jednoznaczne. Te wzajemne oskarżenia, no, częściej oczywiście z jednej strony to padające. I to, co myśmy wczoraj mieli niezwykle ciekawą pod patronatem prezydenta, z prezydentem spotkanie z socjologami i działaczami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, i tam pierwsza część była poświęcona właśnie przemocy. Zwracano uwagę na to, że to, co jest niebezpieczne, to nie jest ostra, bardzo polemika. Ja też lubię bardzo ostrą polemikę, tylko próba pozbawienia przeciwnika, czy wroga wręcz już wtedy, w godności. I jak się znaczy, Ludwik Dorn mówi, że jest deficyt szacunku w polskiej polityce. Tak, znaczy on jest... sam też Słowak nie przebiera. Częściowo współautorem tego deficytu szacunku. Niemniej tak, to jest prawda. Przeciwnika politycznego traktuje się jak wroga. Jak kogoś, kogo trzeba pozbawić wszystkiego. I to jest moim zdaniem niebezpieczne. To może prowadzić do właśnie takiego odarcia człowieka z godności, na to, że zwracali uwagę psychologowie, chyba bodajże profesor Czapiński. Odarcie człowieka z godności może prowadzić do tego, że zamach na niego staje się łatwiejszy, on się staje bezosobowy, traci ludzkie cechy.